Społeczność gminy Wojciechowice pokazała, jak można dobrze bawić się bez dużych kosztów wydanych na gwiazdę estrady. W niedzielę na scenie ustawionej na obiekcie miejscowego klubu sportowego prezentowali się lokalni wykonawcy. Wokół płyty boiska stały stoiska z potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń. Piknik był udany, bo wszystkie jego elementy współgrały ze sobą. Udała się pogoda i myślę, że ludzie też dopisali zaangażowanie czterech kół, gdzie liderem jest koło gospodyń wiejskich w Wojciechowicach. Również przy współudziale koła gospodyń z Koszyc, Drygulec i Ługi Smugi wspólnymi siłami. Kobiety postarały się, przygotowały dużo, dużo jedzenia. Nikt głodny ze stadionu nie zejdzie. Umila piosenka w wykonaniu kół gospodyń. Gościmy również zaprzyjaźnione koło gospodyń z Brzozowej Kalinki. Liczny udział to też w dużej mierze zasługa terminu, w jakim odbył się piknik. Pierwszy weekend jest wakacje, więc i młodzieży, i ludzi nie muszą gonić, że jutro muszą iść do szkoły. Organizatorzy zadbali, aby nikt się nie nudził. Najmłodsi oblegali dmuchańce, stoisko z malowaniem twarzy i rąk. Pełne ręce roboty miała animatorka zabaw. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Jest dużo młodzieży, dużo dzieci, jest też osób i w średnim wieku, ale też i seniorów mamy dużo. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Przerósł ten fest, myślę, nasze oczekiwania. To, że piknik przerósł oczekiwania władz samorządowych, było zasługą pań z koła gospodyń wiejskich z Wojciechowic, które wygrały konkurs na organizację wydarzenia i do jego realizacji zaprosiły ościenne koła. Stoisko KGW Wojciechowice było oblegane, a to oznaczało, że mają dobrą ofertę. Dobre jedzenie, świetną zabawę. Tak. Uśmiech dobry, tak? Przede wszystkim też integrację ludzi, którzy przychodzą, uczestniczą w takich imprezach, które organizujemy. Nie tylko młode panie, młode dzieciaczki, ale i starsze panie. I starsze pokolenie, i młode pokolenie. Tak, cieszymy się z tego bardzo. Świetną zabawę. Tak. Uśmiech dobry, tak? Przede wszystkim też integrację ludzi, którzy przychodzą, uczestniczą w takich imprezach, które organizujemy. Nie tylko młode panie, młode dzieciaczki, ale i starsze panie. I starsze pokolenie, i młode pokolenie. Tak, cieszymy się z tego bardzo. Tak. Pod ciężarem jadła uginały się stoły koła gospodyń wiejskich Ługi i Smugi. Członkowie stowarzyszenia dopiero stawiają pierwsze kroki w takich wydarzeniach, bo koło istnieje od niedawna. Jego członkami są panie i panowie. Powstało dlatego, że mamy wreszcie świetlice. To są najmniejsze dwie miejscowości w gminie Wojciechowice, które doczekały się otwarcia, właściwie jeszcze nie otwarcia, ale już mamy świetlicę wiejską. W związku z tym, że ta świetlica powstała dla dwóch wiosek, zdecydowałyśmy się na powołanie koła gospodyń wiejskich. Na dzień dzisiejszy przygotowałyśmy smalec, przygotowałyśmy paszteciki, przygotowałyśmy barszczek czerwony, ciasta, 5 rodzajów i przygotowałyśmy kiełbaskę z grilla. Małe miejscowości jak Ługi, Smugi też dały radę się zintegrować. Dzisiaj możemy się pochwalić fajnym kołem, które dzisiaj debiutuje i powiem nieskromnie, wcale nam gorzej nie wyszło niż innym. Jest super. Kolejny taki rodzinny piknik w Wojciechowicach zaplanowany jest na 20 sierpnia. Jerzy Strzyż, STV Info.